Cześć, witam na kanale Marik Techland. Ja jestem Marik. A dzisiaj fajny filmik, bo zobaczcie, co to do mnie doszło. Widzicie tą walizeczkę? Widzicie ten napis? Już wiecie, co tam się skrywa? Tak, to VCDS w najnowszej odsłonie, zakupiony tutaj przeze mnie przez firmę Adaco, która jest bezpośrednim dystrybutorem tego urządzenia tutaj na Polskę. W środku tej walizki mamy, tak jak mówię, najnowszego VCDS-a w wersji HexNet z mobilnym dostępem, tak jak to jest na przykład w OBD-11, czyli możemy sobie tutaj robić diagnozę przez smartfona dzięki specjalnej apce, którą instalujemy na smartfonie, tak jak to jest w przypadku OBD-11. Ok, no to co, przechodzimy, patrzymy, co jest w środku. Dobra, widzicie tutaj w oddali? Pamiętacie tego bohatera? Jest to Skoda Superb, która pomagała nam w poprzednim filmiku w kodowaniu Haldexa. Dzisiaj też za sprawą tutaj tego wspomnianego VCDS-a chciałbym wam pokazać, jak to się robi dzięki temu interfejsowi. No i co? Przechodzimy. No zobaczcie, autko jest mokre. No właśnie przyjechaliśmy, więc pogoda sprzyja, więc może będzie się dało nakręcić jeszcze może dzisiaj filmik z jazd testowych po tym kodowaniu. Chciałbym wam pokazać, jak na live to kodowanie działa, a że jest dzisiaj deszczowy dzień, to będzie dużo lepiej, będzie dużo fajdy. Ok, otwieramy walizeczkę i zobaczymy, co tam jest. Cyk, cyk. O, proszę. Co my tu mamy? No, komputer już jest włączony, jest fajnie. Ok, co my tu mamy? VCDS-ik. Proszę bardzo. HexNet. Na oryginalnej licencji firmy Adaco. Kabel do podłączenia. Jakąś tutaj mamy rzepkę. Ok, to nam jest niepotrzebne. Walizka fajna. Zobaczcie, jak jest fajnie wyścielona. Także nie ma prawa się tutaj nic zepsuć, uszkodzić. Walizkę odkładamy na bok i podłączamy się do auta. Słuchajcie, tu jest podłączenie. Ok. Pamiętajcie, trzeba dobrze wpiąć ten kabel, żeby była komunikacja. Wpinamy się do portu OBD, który znajduje się, wiecie gdzie? Ok. Interfejs mruga, jest zasilanie. Zobaczcie, ma takie, pod spodem ma takie diody informujące o stanie urządzenia, o połączeniu, komunikacji. Ok, dobra. No to power on. Ok, słuchajcie, ja już instalację tego interfejsu przeprowadziłem wcześniej, żeby nie zabierać dużo czasu na tą instalację. Tu, jak widzicie, mam jeszcze dostęp do VCP. To też pokażę. Postaram się pokazać w innych filmikach. A ten interfejs też bardzo, bardzo mocne narzędzie. Wiele rzeczy można nim wykonać. Dobra, dzisiaj zajmiemy się VCDS-em. Aha, w kwestii jeszcze uzupełnienia. Pamiętajcie przy kodowaniu. Pełny akumulator, wyłączamy światła, przełączamy na pozycję 0, wyłączamy nawiewy wszelkiego maści i urządzenia zbędne, żeby nie obciążać akumulatora. Jeżeli macie dostęp do jakiegoś prostownika, ładowarki do akumulatorów, też polecam to zrobić. Żebyście się nie obudzili z ręką w nocniku, że na przykład nie będziecie mogli odpalić. Ok,
Zapłon załączony. Przechodzimy do programu. VCDS. Tu jest w wersji, wszystkie te tutaj zainstalowane są w wersji 64-bitowej. Ta jest w wersji angielskiej, ta jest w wersji polskiej. Więc wchodzimy. Ok, tak jak widzicie, pojawiło nam się okno VCDS-a. Pierańsko szybko ten interfejs działa. Widzicie, jak szybko się włączył. Dobra, no to nie przedłużając, zaczynamy zabawę z VCDS-em. Ok, dobra. Zaczynamy od autoskanu. Sprawdzajcie, czy jakieś są błędy. O, proszę, skanowanie i wykrywanie automatyczne. Automatycznie po kantu jest lista. Jeżeli by coś nie działało, możecie wybrać tutaj z tej listy wasze auto. Także pełna grupa waga. Ok, ale jeżeli jest podłączony, możecie wykonać test sterowników. Wciskamy start. Przy okazji zobaczycie, jak szybko ten interfejs działa. Naprawdę, jeżeli chodzi o prędkość, o stabilność działania, jest demonem z tego, co widzę. Naprawdę bardzo szybko skanuje dostępne sterowniki, szybko je wykrywa. Jak widzicie, już jest po robocie prawie, że ok. Jeszcze tutaj się coś, wykrywał sobie ten, teraz wykrywa usterki, dobra. Co można powiedzieć o tym interfejsie? No na pewno potężne narzędzie do różnego zadań w grupie waga. Tak jak wspomniałem, możliwość tutaj do instalowania apki mobilnej na smartfona i używanie go przez telefon, tutaj też można wykonywać różne rzeczy. Nie miałem jeszcze okazji się tym pobawić. Jedyny minus, który zauważyłem, który wyczytałem tutaj w instrukcji, jest to, żeby przerzucić go w tryb mobilny z dostępem po Wi-Fi. Trzeba to zrobić wcześniej w programie tutaj. Bez tego przełączenia tutaj w tryb mobilny nie będziecie mogli korzystać przez telefon, więc za każdym razem, gdy będziecie chcieli korzystać w formie komputerowej czy też mobilnej, musicie w opcjach zmienić odpowiednią zakładkę. Ok, skanowanie się już kończy. Zobaczymy, co tam się wykrzaczy, zobaczymy, jakie błędy. Podpatrzymy sobie, czy to coś poważnego, czy nie. No i tak jak mówię, kodowanie, jak zobaczycie, jest jeszcze cały czas jest z RS-a. Zobaczmy kąt skrętu. No nie, są to jakieś, raczej to są usterki komunikacyjne. Ok, spokojnie, możemy kasować wszystkie błędy. Kasuj wszystkie błędy. Tak. Błędy zostały skasowane. Ok, gotowe. Ok, teraz klikamy koniec. Jeszcze raz, wszystko jest ok. Ok, teraz przechodzimy do zakładki wybór sterowników. Wybieramy sterownik, który nas interesuje. Tutaj w tej zakładce pokazuję wam wszystkie dokładnie sterowniki, które macie zamontowane w samochodzie. Tu jest druga obecna 2, ciąg dalszy tej pierwszej zakładki. Dodatkowo macie pogrupowane tutaj w zakładkach sterowniki. My szukamy układu 4x4, jest to sterownik tutaj 22. Wchodzimy sobie, cyk.
jest za, sterownik jest załadowany, przechodzimy do kodowania 07 i jak widzicie dalej jestem na kodowaniu 0601. Ok, żeby może tak, przywrócimy oryginalne kodowanie, pokażę wam jak to się robi. Pamiętacie, w składzie jest, w tej składzie to było 0301, czyli tutaj gdzie miga kursor, w polu nowe kodowanie wpisujemy 0301 i wykonaj. Kodowanie, jak widzicie, zostało przyjęte. Koniec odczytu. Powrót. No i tyle. Żeby wrócić do kodowania z RS-a, robimy dokładnie to samo. Wybór sterownika. Czekamy, aż się załadują. Wybierzemy sobie sterownik 22, układ AWD 4x4. Czekamy, aż sterownik się załaduje, kodowanie, w polu nowe kodowanie, wpisujemy nowe kodowanie 06001, wykonaj, kodowanie przyjęte i powróciliśmy do kodowania Haldexu 5 generacji z Audi RS3. Kodowanie przyjęte, ok. Błędy. Nie znaleziono błędów. Gotowe. Koniec odczytu. Powrót do menu głównego. Możemy wykonać autoscan. Start. I zobaczycie, że po kodowaniu nie ma żadnych błędów. Tak jak mówię, dzisiaj jest fajny dzień. Może uda się jeszcze wykonać jeden filmik z jazd testowych tego kodowania i jak najszybciej go wrzucić, żebyście mogli zobaczyć, jak to kodowanie tego Haldexa się ma i jak to wygląda w rzeczywistości. Także przeprowadzimy tylko tutaj jeszcze skanowanie i będziemy mogli ruszać na trasę. Ok, jak widzicie, naprawdę szybko to działa. Możemy podglądać komunikację, która właśnie w tym momencie się odbywa. To są te diody, które mówiłem wcześniej, komunikacyjne, pokazujące stan urządzenia. Wszystko fajnie. A jak mówię, no naprawdę bardzo fajne urządzenie. Super działa. Na pewno postaram się nakręcić filmik, jakiś teścik przeprowadzić tego urządzenia, pokazać wam też tą wersję mobilną, jak to działa na telefonie. No właśnie, już kończymy skanowanie. Wszystko jest, jak na razie widzę, ok. No i już jest. Jesteśmy na finiszu. Już się kończy. Super. Skanowanie widzicie po kodowaniu. Układ AWD jest stan ok, więc wszystko jest gotowe. Ok, nie będę kasował błędów, bo nie ma co. Dajemy koniec. Wyjście z programu. Tyk. Wyłączamy zapłon. W tym momencie możemy odłączyć USB i wypiąć nasz interfejs. Okej. Okay.
Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że kodowanie będzie pomocne. Pamiętajcie, jeżeli Wam się podobało, łapka w górę i zapraszam na kolejne filmiki. Cześć, do zobaczenia.